Dzień dobry, czołem, czołem, moi drodzy. Witam serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Myślę, że ten dzisiejszy materiał, ten dzisiejszy widok będzie dla wszystkich przyjemny. Moi drodzy, Battlefield 3 kończy dzisiaj 10 lat. Nie wyobrażam sobie tego. Ciężko mi w ogóle to przez myśl przechodzi, że ta gra ma 10 lat, że ja jestem tak stary. Natomiast wydawało mi się, szczerze mówiąc, że gdy zacząłem w nią grać, bo teraz mam 31 lat, 31 minus 10 daje 21, 20-21, to myślałem, że byłem młodszy, zanim zacząłem grać w BF-a, bo ten BF, Battlefield 3 właśnie, był moim pierwszym takim w 100% świadomym FPS-em. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do ocenienia materiału najlepiej łapką w górę, do zasubskrybowania kanału. A wy, moi drodzy, dajcie mi znać, z czym wiążą się wasze wspomnienia, jeżeli chodzi o Battlefielda 3. Czy byliście wtedy, nie wiem, w liceum, w gimnazjum? Nie mam pojęcia, czy byliście starymi prykami już, bo gracie od Battlefielda... Ja pierdzielę, tu zawsze była masakra. Od Battlefielda 1942. Proszę złożyć koniecznie życzenia Battlefieldowi 3 w komentarzu na dole. Myślę, że dla każdego Battlefield 3 bez wyjątku jest pozycją szczególną. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, i może to będzie kontrowersyjna teza, tak? Lubię kontrowersyjne tezy, że jeżeli w takim stanie technicznym na przykład byłyby dzisiejsze gry, mówię tutaj chociażby o Tickrate, o rejestracji hitów i o wielu różnych rzeczach, to też byśmy mogli na niektóre rzeczy ponarzekać. Ja generalnie Battlefielda 3 zapamiętałem głównie przez pryzmat Rocka i Roya. Myślę, że większość z nas też zaczynała w BF-ka 3 grać, a przynajmniej oglądać go od tych dwóch dinozaurów. Natomiast kurde, no to te czasy ogólnie miały swój klimat, jakoś tak inaczej to wszystko wyglądało. Chociaż kuźwa, jak ten karabin czepie. Chociaż patrzę przez to wszystko przez pryzmat nostalgii, prawda? Bo moim zdaniem bardzo ciężko jest na takie klasyki jak trójka, czy czwórka może bardziej, ale trójka spojrzeć takim okiem z niepijaną głową nostalgiczną. No i co ja mam teraz zrobić tutaj? Położyć się i umrzeć. No właśnie tak zrobiłem. Wielki Bazar, jedna z moich ulubionych map. Tutaj zawsze się wszystko... O, jest z dwójnogiem. Typo na head glitchu tam siedzi. Patrzcie w ogóle, jak się szybko podnosiło, nie? Wydaje mi się, że to też wspierało teamplay. Takie szybkie podnoszenie, wiem, że może nierealistyczne, ale sprawiało, że ci wszyscy medycy praktycznie od razu automatycznie podnosili defibrylator, defibowali i wracali do walki. Okej. Okay. Nice. A ja teraz też jestem na head glitchu. Nieładnie. M416, szczerze mówiąc, wolę M400 kurde 16 niż M16A3. Czekam teraz tylko na to, aż ktoś walnie RPG-iem. O, właśnie, zaczyna już. O, ja pierdzielę, ile tam ludzi jest. Oj, trochę paniki. Aż ktoś walnie w RPG-a w te ściany. I ściany się zawalą. Na mnie, głównie. O, tak. Ja pierdzielę, jaka... Widzicie tą rejestrację hitów? Masakra. Masakra. Kurde, ta mapa była taka, że generalnie jak się człowiek ustawił w jednym miejscu, to był też taki clusterfuck, ale bardziej uporządkowany niż metro. Praktycznie cały mecz można było spędzić w jednym miejscu i tylko napierdzielać i fragować. O. Tak jak chociażby tu. Moi drodzy, Wyspa Chark. Myślę, że również jeden z klasyków. Chłopie, poczekaj. Poczekaj! Zajebiście. To zostałem w dupie. Również jeden z klasyków. I
chciałbym zobaczyć go w portalu. Ją, wyspę, czar. Tak samo jak Wielki Bazar zresztą, który pokazywałem wam wcześniej. Super mapy. Ej, masz apteczkę! Aha. Aha. Super, spoko, mordo. Pozdro. Z twoim aimem. W ogóle ciężko się przyzwyczaić do tego zachowania karabinów w porównaniu do tych nowych BF-ów. Jest takie jakby bardziej żywe czasami, dziwne. Pierdzielanka. W sumie nie wiem... nie wiem po co mi tłumik. W sensie, żeby nie być pokazany na minimapie, to wiem. O mój Boże! Ale on chyba częściej przeszkadza niż pomaga. Raczej. Przejmijmy E. Dobra, mamy jednego. Jest drugi. Kurde, zawsze fajnie mówię, że pograć w te mapy na PC-cie, bo ja w BFA3 grałem na starym Xboxie. O, leży chłopina. Łukasz! Wstawaj! Tylko mam jeden problem z tą grą. Nie umiem ustawić FOV-a większego niż 90. Czy tam 60, bo tu jest jakiś dziwnie ustawiony. Kurde. Napierdzielanka. O, już myślałem, że na granat wejdę. Tutaj, tamto miejsce właśnie. Jest chyba takie dla mnie najbardziej ikoniczne z tych wszystkich. Zresztą z tej mapy też wrzucałem jeden ze swoich pierwszych filmów na kanał do siebie. To była, kurde, nie pamiętam teraz nazwy. Safari z kromką chyba. Najstarsi z was powinni kojarzyć. No nostalgia, nostalgia napierdziela, szanowni państwo, z każdej strony. Ta gra ma 10 lat. Powiem wam, że zestarzała się przepięknie, bardzo ładnie. Oho! Oho! Giga aim, giga chad. Tam jest ziomeczek. O, no oczywiście zapomniałem, że jak w tej grze dostajesz kulę, albo lecą obok ciebie, to jest wszystko tak zblurowane i w ogóle nie możesz strzelać prosto. Fantastyczna mechanika. Chociaż w sumie teraz pewnie byście powiedzieli, że to jest zajebista mechanika, bo dodaje klimatu. No w końcu jak jest się pod ostrzałem, to raczej strzelać nie można, nie? No i w sumie bym się z wami zgodził. Proszę bardzo, jaki rampage. Elegancki. Nice. Witam, jesteśmy na kanałach Noshuar, albo Noshar, Noshuar. Nie mam pojęcia, jak się to wymawia. Mój kolega nie ma pojęcia, jak się jeździ jeepem. A, zajebiście, zostałem sam. Ekstra. Nie mogę nim jechać. Gratuluję! Kanały są kolejną mapą. Chłopie, co zrobisz? Która jest dla mnie praktycznie zupełnie inną niż ją pamiętam, bo tak jak w przypadku Wyspy Chark, grałem oczywiście na Xboxie i tam była mapa mniejsza, było mniej ludzi, mniej punktów, mniej pojazdów, wszystkiego. Gdzie tam, snajperze? Widzę ich na minimapie. W ogóle jaka ta minimapa była mała. Jakie czasem te ikonki wszystkie były po prostu nieczytelne. Nie? Tak biegam, pływam pod mostem, w ścieku jakimś. Dobra, jeden. O, ale bym dostał w mordę z tego karabinu snajperskiego, nie byłoby przyjemnie. Dobra. Swoją drogą, słuchajcie, nie wiem, nie rozumiem jednej rzeczy. Tak mówiłem parę razy i ogólnie ten netcode i to wszystko jest oczywiście jednym z gorszych, jeśli chodzi o Battlefieldy, w Battlefieldzie 3. I nie mówię, że to przeszkadzało jak... Okej, przeszkadzało w grze.
Natomiast no, nie odbierało turbo przyjemności. Taki był klimat w Battlefield 3. Natomiast wyszedł ten fanowski, odnowiony Battlefield 3, o którym robiłem kiedyś materiały i tam serwery są normalnie 60-hercowe. A i tak nikt w to po 2 tygodniach nie grał. A szkoda. A szkoda. Gdzie ten gościu jest? No, matko boska! O, snajper. Kuźwa, timing! Zawsze na tym żurawiu siedzieli. I w sumie też na TDM-ie. Zawsze każdy snajper siedział na żurawiu. Może poza Sulejkiem i Kubikiem, którzy ganiali jak głupi i strzelali heady. Co? A, myślałem, że tak wyskoczy. Myślałem, że wyskoczy skubaniec. Mam cię! Jezus, przez to... przez to słońce nic nie widziałem. Tak patrzę na minimapę, patrzę na grę, a tylko widzę i słyszę strzały. No nie wiedziałem, gdzie chłopina jest. Super, ci już rzuciłem aptekę. Jak ja jestem głupi. Gamerski, ex-gamerski ex. No i tyle by było. Szanowni Państwo, Battlefield 3, piękna gra. Wiele wspomnień, wiele emocji, wiele nostalgii. Dzieciństwo wielu. Wczesne lata młodzieńcze innych, jak na przykład moje. Piękna sprawa. Szkoda, że... Aha. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za taką krótką, nostalgiczną podróż. Battlefield 3, 10 lat. Kupa czasu. Trzymajcie się, do usłyszonka. Pa, pa.